Oficjalnie rozpoczął się 8-letni festiwal muzyczny plenerowym koncertem trzech sopranów Belle Voci. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy tutaj właśnie z panem prezydentem przed wejściem, że dopiero 11 miesięcy temu żegnaliśmy się z Państwem na scenie plenerowej, zapraszając na pierwszy koncert kolejnego festiwalu. I przeleciało tak szybciutko, że po prostu, no, jak chwila. I jest. Jest, proszę Państwa, zaczyna się dzisiaj 8. edycja naszego letniego festiwalu muzycznego. Miastu jest bardzo miło gościć tak wspaniałych artystów z roku na rok. Mamy nadzieję, że to 8. raz, ale zapewne nie ostatni, czyli za 2 lata już będziemy mieli 10-lecie i będzie to piękna okazja do świętowania. Także bardzo dziękujemy pani profesor za przygotowanie następnego festiwalu, ale jeszcze jedna rzecz. W tym tygodniu były imieniny Anny, czyli na ręce pani Ani, proszę Państwa, od naszego miasta, to jest wiernych Państwa, którzy zapewne tymi wypłaskami tutaj wspomagają mnie. Najserdeczniejsze życzenia imieninowe, dużo szczęścia, zdrowia i jeszcze pięknych festiwali dla mnie. Wszystkiego dobrego. Plac Piłsudskiego wypełniła muzyka ta dobrze i nieco mniej znana. W koncercie swoje głosy zaprezentowały Agnieszka Adamczak-Hutek, Joanna Chorodko i Magdalena Stefaniak. Pełną relację z koncertu mogą Państwo obejrzeć w programie Wokół Nas.